Program po godzinach. Adam, to jest, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś święto, dziś dzień wyjątkowy, trzeci dzień maja. A jako, że trzeci dzień maja, to obok mnie Bogdan Kloch, dyrektor Rybnickiego Muzeum. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, to w ten wyjątkowy dzień, tak zacząłem naszą rozmowę, bo jest to wyjątkowy dzień z punktu widzenia przede wszystkim historycznego. Rocznicę obchodzimy dziś, rocznicę podpisania Konstytucji 3 maja. Było to bardzo, bardzo dawno temu. Pytanie, dlaczego my tę rocznicę obchodzimy jeszcze dzisiaj, w 2018 roku? Dlaczego ten dzień był taki ważny dla całej Polski? Dla ówczesnej Rzeczypospolitej, obojga narodów, czy trojga narodów, bo tak trzeba by było powiedzieć. Dzisiaj mamy troszeczkę inny układ granic i powiedzmy specyfika tego święta ma troszeczkę inny wymiar w stosunku do tego, co reprezentował na u swoich początków. Dlaczego to święto? Dlaczego 3 maja? Myślę, że ono łączy w sobie wiele elementów. Z jednej strony popatrzmy na to z zupełnie innej perspektywy. Perspektywy maja, czyli także czyli miesiąca poświęconego Matce Bożej, a zatem majowe nabożeństwo, które ma wybitnie polski także charakter, czy katolicki oczywiście, ale odwołuje się także do tradycji związanej z ślubami lwowskimi, chociaż nie w Polsce, bym teraz tutaj szukał analogii, ale w jaki sposób maj, ten narodowy element religijnej tradycji, jakiejś tożsamościowej, miał spore znaczenie. A dla większości społeczeństwa ta tożsamość katolicka, polska równała się i trudno to oderwać i nie ma się przeciw czemu nawet burzyć, bo taka jest tradycja historyczna i religijna. Natomiast dlaczego 3 maja jeszcze poza tym? Patrząc na perspektywę innych świąt i innych rocznic, które Polska może w jakiś sposób kultywować i traktować jako bardzo ważne historyczne wydarzenie, jest na pewno wiele. Ja nawet się zastanawiałem wczoraj, nim dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, jakie by to mogły być święta. Rocznica koronacji Chrobrego, Bolesława Łokietka, a tudzież Kazimierza Wielkiego, czy bitwa pod Grunwaldem nawet. Takich świąt okolicznościowych wydarzeń o dużym znaczeniu byłoby bardzo wiele, ale one są często bardzo odległe i odnoszą się do pewnego tylko wąskiego wydarzenia, często mającego kolosalne znaczenie z perspektywy istnienia dalszego państwa. To dlaczego wtedy 3 maja? Ale akurat 3 maja, głównie dlatego, jednym z tych wydarzeń. Ja myślę tak, że przede wszystkim 100 lat poprzedzające Konstytucję 3 maja, uchwalenie Konstytucji, Sejm Wielki w zasadzie, bo to trzeba jednak obrać w jakieś ramy historyczne, to czas raczej sporych niepowodzeń Rzeczypospolitej Polski. Polityka, która doprowadziła do osłabienia systemu parlamentarnego, duży nacisk, wpływ państw sąsiadujących, szczególnie tutaj duże wpływy ambasadorów rosyjskich, osłabienie wojskowości, brak sukcesów też militarnych, osłabienie ekonomiki państwa, nie przejście na pewien następny poziom reform, a w związku z tym także i cały system polityczny Rzeczypospolitej Szlacheckiej, zrywaniem sejmów i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko prowadzi nas w kierunku szukania, tak, rozbiorów, tak. Pierwszy rozbiór już był za tymi, którzy w jakiś sposób żyli później konstytucją i ją budowali. I gdzieś tam w tle najprawdopodobniej miały kolejne takie działania. Natomiast w końcu lat 80., początek 90. sytuacja była na tyle korzystna, że strona polska liczyła na odniesienie sukcesu i przeprowadzenie szybkich reform. A ta reforma w postaci ustawy 3-majowej pozwoliła, tak przynajmniej sobie to wyobrażano, na zupełną zmianę sytuacji politycznej, bo przecież miała być to monarchia, o czym rzadziej się mówi. To nie jest konstytucja francuska, która powstała w wyniku obalenia, ostatecznie ta republikańska obalenia monarchii francuskiej i stracenia króla Ludwika XVI. Tylko tutaj mamy do czynienia z monarchią, ale
paradoksalnie pójście w przeciwną stronę, to znaczy monarchię dziedziczną, miało wyprowadzić Polskę z zależności i powiedzmy ogromnych wpływów szlachty i stworzenia parlamentaryzmu, który nie będzie już działał w taki sposób i takimi mechanizmami, jakie to miało miejsce, jak to miało miejsce wcześniej. Kwestia liberum veto i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie elementy, jak gdyby już wcześniej zaczęto zmieniać, ale sama ta ustawa ostateczna miała być takim właśnie wydarzeniem jedynym. I faktycznie jest jedynym niepowtarzalnym zdarzeniem, bo jeżeli popatrzymy na każde kolejne wydarzenia, czy insurekcja kościuszka, to była wielkim wydarzeniem, aczkolwiek zakończone sromotną klęską, wynikającą z wielu kwestii, nie tylko i wyłącznie przewagi militarnej Rosji. Ale kolejne wydarzenia, i wojny napoleońskie, i Królestwo Kongresowe, mniej lub bardziej chciane i nielubiane, i kolejne Wiosna Ludów, Powstanie Styczniowe, nie miało za sobą takiego elementu nośnego, jak właśnie owa konstytucja. Być może, że sam fakt, że udało się porwać na tak, w pewnym sensie także i szalony plan. W tamtych czasach, w tej sytuacji politycznej, jaka rozgrzewała się wokół granic Rzeczypospolitej, nazwać coś konstytucją, kiedy każdy ruch, który próbowano uczynić, w jakiś sposób mniej lub bardziej próbowano podciągnąć pod rewolucję francuską, a to w Rosji, w Prusach czy w Austrii wzbudzało lęk i strach. Zresztą w większości krajów, państw, które nie uznawały rewolucji i tych wszystkich zmian. Stąd też uczyniono rzeczywiście niezwykły ruch, niezwykły odwagi. Oczywiście przy okazji na samym początku wyszło, że nie każdy zaakceptował owo rozwiązanie. No oczywiście, okazało jak się, zawsze. Że nie do końca według ówczesnych standardów dopełniono pewnych elementów. Stąd też bardzo szybko znalazła się grupa, która zawiązała odpowiednie porozumienie, targowice, tak i starała się dzięki także protekcji rosyjskiej doprowadzić do kasacji. Wojna w obronie konstytucji to też takie kolejne ważne wydarzenie, że mimo, bo zdarzało się w dziejach Polski, że pewne rzeczy powoływano, tworzono, ale nie starano się tego bronić. To jeszcze przynajmniej udało się przynajmniej na krótki czas podjąć tę obronę, a później skończyło się nieprzyjemnie, ale myślę, że został dobry symbol. A skoro o symbolach mowa, nie było tak, że Konstytucja 3 Maja miała być symbolem, miała być, nie chcę tutaj zakłamywać, że nie była ważnym dokumentem, ale czy nie była pewnego rodzaju manifestacją siły ówczesnej Rzeczypospolitej, choć po pierwszym rozbiorze i tak jak mówiliśmy przed chwilą w niepewnej sytuacji dookoła naszego kraju, no to pokazywało, że ten naród chce, ten naród potrafi, ten naród może istnieć dalej i może istnieć na nowoczesnych zasadach, żeby być może przestraszyć też sąsiadów naszych. Ja myślę tak, że trudno mi jest teraz wyrokować, czy rzeczywiście wtedy przemyśliwano o Konstytucji 3 Maja, że będzie takim silnym symbolem, bo raczej liczono na realne rozwiązania wynikające z wprowadzenia w życie Konstytucji. Natomiast bardzo szybko, to jest kwestia dwóch dekad, na pewno Konstytucja stała się takim elementem, do którego odwoływano się. Być może i wcześniej i w jaki sposób w tym różnym natłoku różnych działaczy, różnych polityków. Że proszę popatrzeć, że skala ludzi zaangażowanych w działalność niepodległościową pomiędzy końcem XVIII a pierwszą wojną, końcem XVIII wieku a pierwszą wojną światową jest ogromna. Są to ludzie z różnych klas, różnych grup społecznych, od arystokracji, szlachty, ziemian, poprzez inteligencję ludzi miasta, aż nawet po stan chłopski i robotniczy. A zatem plejada ludzi, dla których różne symbole mogły różnie być traktowane. Konstytucja 3 Maja być może była takim punktem zwornikiem, punktem zero, który najprawdopodobniej większość akceptowała. Mogła bez względu, być celem, do którego chcieli dążyć. Dokładnie, dokładnie. Była takim symbolem zmian. Być może bardzo szybko Konstytucja jak gdyby straciła, wizja z 3 Maja straciła z pola widzenia wszystkie detale. My o nich też dzisiaj nie mówimy. Większość, przypuszczam, że detali dla mieszkańców nie jest dokładnie znana. Ale liczyła się idea. Liczyła się idea, liczył się symbol. I myślę, że akurat pod tym względem Konstytucja wygrała. Jeżeli w tym realnym
globalnym wymiarze po roku praktycznie była skazana na porażkę z różnych przyczyn, tylko i wyłącznie winy tych, którzy wtedy w jakiś sposób ulegli pod presją sytuacji, też mając nadzieję, że nie będą czegoś takiego przeżywali jak trzeci rozbiór Polski, to jednak właśnie ta ideologiczna część związana z konstytucją świetnie została rozegrana, bo ona, tak jak pan powiedział, była takim elementem, który mógł być spoiwem dla całego narodu. On się dopiero w zasadzie kształtował, tak na tą sprawę, bo pojęcie narodu, te, które my znamy z wieku XVI-XVII polskiego, to jest naród szlachecki. Co do chłopów, mieszczan, no sytuacja była bardzo zróżnicowana i różnie ich traktowano i być może sami o sobie w sposób bardzo różny mogli mówić. Tak samo mówimy o warstwie chłopów. Natomiast ten element był bardzo dobry, ponieważ był praktycznie dla każdej grupy, która w jakiś sposób będzie miała wpływ na zmiany, na zupełnie nowy kształt Rzeczypospolitej pod względem społecznym, zniesienia pewnych przywilejów stanowych i tak dalej, to czym czy jeszcze żył jeszcze wiek XVIII, po prostu napędzi jak gdyby dalszych działaczy, którzy będą się posługiwali ideą konstytucji jako takim swoistym kluczem do niepodległości, bez względu na to, jaka ta niepodległość tak do końca będzie, bo to też przecież rozpatrywane było pod różnymi kątami, czy to będzie monarchia, czy to będzie republika, jaki będzie ustrój, a pamiętać trzeba, że świat od końca XVIII wieku do I wojny światowej uczynił ogromny skok techniczny, industrialny, ale także pewnej świadomości, mentalności, ale jeszcze w końcu XVIII wieku mamy oświeconą monarchię, gdzie tam gdzieś ten republikanizm przebija jako coś wrogiego, to przecież 100 lat później sytuacja zaczyna ulegać zmianie, a pierwsza wojna światowa jest już w zasadzie, można powiedzieć, grobem bardzo wielu monarchii europejskich, a wiele upadło jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, a zatem ona świetnie się wpisywała, bo przecież łatwo można było nawiązać do takiej idei chociażby zmian, które miały po określonym czasie nastąpić od tej monarchii i równie dobrze można powiedzieć, przepraszam, wiemy o tym, że to miała być monarchia dziedziczna, ale przecież po okresie ustawodawczym, którym określono, że będzie możliwość zmiany, mogła nastąpić republika. Oczywiście. Jest to świetny argument, który każdy mógł kupić od lewej do prawej strony na dobrą sprawę. I potem nastała niepodległość. Nastał rok 1918 i rozpoczęły się prace nad nową wersją tej konstytucji, bo była konieczna konstytucja. Ile tej Konstytucji 3 maja zostało? Ja myślę, że tak naprawdę tylko symbole i elementy takie ogólne, oprawy, natomiast konstytucja marcowa, czy później konstytucja kwietniowa, to są już jednak mocno umocowane w politycznych realiach Rzeczypospolitej międzywojennej. Zresztą z wielkimi problemami, jak dobrze wiemy, bo przecież pomiędzy pierwszą i drugą konstytucją międzywojenną są wydarzenia maja 26 roku, różnie interpretowane: zamach, przewrót, sanacja, odbudowa, oczyszczenie życia społeczno-politycznego, ale można powiedzieć tak, że jeżeli sejmowanie w tym nie zawsze dobrym znaczeniu było postrzegane jako to, co było przed konstytucją, to w jakiś sposób właśnie to samo wydarzyło się do 26 roku. Potem mamy też taki odwrót, większa rola prezydenta w stosunku do parlamentu. A zatem myślę, że na pewno pewne ramy twórcom, prawnikom ówczesnym, którzy kształtowali, tworzyli zręby prawne konstytucji pierwszej, jak i potem kolejne, zawsze ta konstytucja 3 maja przyświecała jako taki główny element i na pewno podkreślano już ten naród jako to coś, co wychodzi poza ramy Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Naród, który też był zupełnie inny niż ten pod koniec XVIII wieku. Tak, zdecydowanie, ale już nawet pod koniec XVIII wieku już sobie zdawano sprawę, że sytuacja taka, jaka miała miejsce jeszcze w XVII wieku, czy w pierwszej połowie XVIII, czy jeszcze wcześniej, no nie może mieć już miejsca, aczkolwiek wszystkie te zmiany wchodziły bardzo powoli, bardzo trudno. Zresztą sprawa chłopska, ona nie tylko miała, z nim nie tylko były problemy w czasie Konstytucji 3 maja, problem chłopów uczestników instrukcji kościuszkowskiej, ale ta sama było w okresie międzywojennym. Mało się o tym wspomina, że przecież i Witos, i wielu działaczy ludowych protestowało. Były strajki chłopskie, które kończyły się często krwawymi rozruchami. I to nie jest propaganda tutaj taka, jaką lansowano w PRL-u, że międzywojnie to była taka dosyć takie brzydkie państwo, które niszczyło społeczeństwo, ale rzeczywiście te problemy ciągle się ścierały. Państwo polskie niepodległość nie jest znana nigdy
i raz na zawsze, ale trzeba o nią walczyć, trzeba ją umieć wypracować, ale często trzeba ją wypracować w jakimś społecznym, tutaj szerszym, szerszej społecznej dyskusji, nie tylko poprzez tylko i wyłącznie posłów, ale całe społeczeństwo, cały naród, tak przynajmniej można to interpretować. Z tej rozmowy, przynajmniej z tej części, ja bym tak wywnioskował, że konstytucja jest determinowana przez środki zewnętrzne, znaczy środki zewnętrzne, czynniki zewnętrzne, również wewnętrzne, wewnątrz kraju. A na ile tak jest, że konstytucja dostosowuje się do realiów, a na ile realia, inaczej, konstytucja tworzy realia? Na ile co ma na co wpływ? To jest ponadczasowe pytanie. Mm. Inaczej było pewnie w XVIII wieku, inaczej było w międzywojniu, a inaczej byśmy mogli powiedzieć dziś. Znaczy, z jednej strony na pewno konstytucja była dostosowana do realiów, czy do pomysłów politycznych twórców, polityków. Bo mówi się, wie pan, konstytucja to jest, powiedzmy, taki schemat działania państwa, tak w podstawowym tym słowa znaczeniu. No więc tworząc go, my tworzymy go na przyszłość. My tworząc konstytucję myślimy, jak nasz kraj będzie wyglądał w przyszłości, ale nie wiemy, co się wydarzy dookoła i musimy być przygotowani na to, co jest dziś. Dokładnie. Znaczy, myślę tak, że w naszym politycznym myśleniu współczesnym jest zawsze często wiele odniesień do przeszłości, do wielkości, do różnych rzeczy, ale wydaje mi się, że często nie zawsze są dobrze rozłożone te akcenty związane z przyszłością i z także specyfiką państwa, bo przecież dzisiejsze państwo polskie też jest bardzo różne od państwa tego, które znamy z historii kart XIX czy XVIII wieku. Tudzież kłania się chociażby kwestia i Rybnika. No przecież dzisiaj to jest jeden z nielicznych przypadków, ja nie pamiętam tego przez kilkanaście lat, wśród flag, które wiszą, wisi także flaga województwa śląskiego. To też świadczy o pewnym lokalnym kolorycie. Pamiętać trzeba, że społeczeństwo polskie jest jednak społeczeństwem, w którym odgrywa pierwszoplanową rolę naród, w tym jego historycznym kształcie wypracowanym, czy w jakiś sposób także podlegający pewnej kreacji także historycznej, ale z drugiej strony także jest ta realność wspólnot lokalnych, którzy bardzo różnie w tej Polsce funkcjonują, chcą też w jakiś sposób być postrzegane jako partner, jako cząstka tej historii, a jest często z tym pewien dylemat, który rodzi się, bo przecież nie każdy musi żyć tylko i wyłącznie wyobrażeniem jednej opcji czy jednego spojrzenia na historię. Stąd też konstytucja, uważam, że przynajmniej w Polsce może w przyszłości będą takie czasy nadejdą, kiedy będzie ona w jakiś sposób także układana pod te nasze realia, także i lokalne, bo zdaję sprawę, że żyjemy symbolami, które są w jakiś sposób nośne, medialne, są upowszechniane, ale często patrząc na lokalne wyobrażenie rzeczywistości historycznej i miejsca, w którym żyjemy, nie zawsze jest to do końca zgrane. To jest piękna rzecz, ale dzisiaj przede wszystkim konstytucja ta w wymiarze historycznym, czy ta współczesna, kolejna, jakakolwiek będzie w przyszłości, musi pamiętać, że ta spuścizna, w której żyjemy i odwoływanie się do historii musi iść także w kierunku nie tylko spoglądania przez ramię w tą naszą piękną Rzeczpospolitę Szlachecką i te sienkiewiczowskie wyobrażenie często o tej historii, które nie zawsze ma cokolwiek wspólnego z prawdą historyczną, bo literatura swoją drogą, historia chadza swoją drogą. Ale jest też ta historia właśnie tych ziem i tego obszaru, w którym my się dzisiaj znajdujemy, bo trudno jest mówić w Szczecinie czy we Wrocławiu w kontekście realnym, historycznym o Konstytucji 3 maja. W sensie jest, dwie różne dyskusje by się z tego wywiązały. Dokładnie. Jest to na pewno trudne i zarazem ciekawe, twórcze zadanie dla polityków, ale trzeba także umieć spojrzeć właśnie na tą spuściznę, w której państwo polskie funkcjonuje. W spuściźnie, która nie do końca była z jego woli. Pamiętajmy, że 45 rok i wydarzenia powojenne to nie tak, że do końca Polska chciała tak wyglądać, czy mieć taki kształt. Tutaj niestety ustalenia wielkich państw, wielkich mocarstw, Związku Sowieckiego, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, po części w jakiś sposób jeszcze Francji, wpłynęły na to, jak ten nasz świat wygląda. I my do tego świata dopasowujemy konstytucję i historię Konstytucji 3 maja, ale trzeba pamiętać, żeby tą konstytucję
postrzegać także jako pewne wydarzenie, które jest także swoistym memento mori. O tym, jak może się wydarzyć, kiedy coś nie wyjdzie do końca, kiedy plany poszły swoją drogą, realia poszły zupełnie inną drogą. I zresztą myślę, że za każdym razem mamy ten sam problem. To takie powiedzenie, które ukuto jeszcze za czasów wojny północnej, jedni do sasa, drudzy do lasa. I jak widać w przypadku konstytucji Napoleona, tudzież jego przeciwników w Polsce, nie tylko sojuszników, powstanie styczniowe, listopadowe i tak dalej, aż do współczesności, zawsze gdzieś to się rozchodzi. I to jest największy dramat potem funkcjonowania konstytucji, że dla jednych ona jest świętym dokumentem założycielskim, wokół którego istnieje państwo, a drugich staje się kością niezgody, kamieniem obrazy i jeszcze wieloma innymi elementami. Stąd też konstytucja, jest to ważna sprawa, bo o tym pamiętać, o jej realiach, o jej święcie, ale także w jaki sposób stworzyć z niej taki wspólny dla wszystkich wzór, ale nad tym muszą debatować historycy, ale rozważni. Rozmawiam właśnie. Nie każdy historyk jest tutaj dobry, proszę mi wierzyć, bo nawet nie wiem, czy ja bym się do tego mógł nadawać. Natomiast jest to zadanie trudne, które wymaga wielkiej wiedzy, wielkiego daru serca, wielkiej erudycji i pokory. Także wobec tego wszystkiego, co się wydarzyło w historii Polski i tych ziem, które dzisiaj stanowią jej rdzeń, a przecież przez setki lat miały bardzo często różną, inną historię i trudno za tą historię całkowicie potępiać, czy traktować to jako rzecz nieistotna, bo kiedyś to się może odezwać na zasadzie tego swoistego echa, które odbije się i może nas też niejako poturbować kulturowo, stąd też musimy o tym także pamiętać. Taka przestroga na najbliższe lata. Dokładnie. Bogdan Kloch, dyrektor Rybnickiego Muzeum, był moim i Państwa gościem. Dziękuję ślicznie za spotkanie. Dziękuję również. Państwu życzę spokojnego wieczoru i zapraszam na kolejne wydanie programu. Dziękujemy bardzo.